Okej, myślę, że możemy zaczynać. Dzień dobry, witam wszystkich na webinarze, który jest poświęcony nowym funkcjom w programach Surf C i Surf PC w wersji szóstej. Są to programy służące do pomiarów terenowych marki Carlson Software. Program Surf C jest kompatybilny z kontrolerami, tradycyjnymi kontrolerami polowymi z systemem Windows Mobile, natomiast program Surf PC możemy instalować na urządzeniach z Windowsem 10, a więc na komputerach, laptopach, ale także na tabletach przenośnych, które możemy wziąć w teren, mogą nam służyć jako kontroler polowy. Programy te są cały czas rozwijane zgodnie ze wszystkimi uwagami, sugestiami naszych użytkowników. Od niedawna Carlson Software ma przedstawiciela w Polsce, w mojej osobie, więc jeśli mają Państwo jakieś uwagi, sugestie co do programu, co do funkcji pomiarowych, bardzo chętnie je wysłucham. To samo dotyczy tłumaczenia programu na język polski, które jest sukcesywnie poprawiane i z wersji na wersję staje się coraz bardziej przyjazne dla użytkownika. Natomiast przechodząc do meritum, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kilku funkcjach, które pojawiły się w ostatnich wersji piątej i szóstej, aczkolwiek w większości w wersji szóstej programów Surf C i Surf PC, między innymi o dodatkowym pasku informującym nas o tym, czy nasze ustawione tolerancje są przekroczone, czy nie, o module pomiarów hybrydowych, o tym, że możemy w programach wykorzystywać podkład z map Google czy WMS, WMTS, a także w jaki sposób przesyłać pliki z terenu do biura za pomocą funkcji Carlson Cloud. Do tego webinaru wykorzystam oprogramowanie Carlson Surf PC, które mam zainstalowane na swoim komputerze. Załóżmy sobie nowe zadanie. Powiedzmy webinar maj 2020. Klikamy zielony. Odległość w metrach. Strefa układu 2007. Polska jest OK. Do swojej prezentacji wykorzystam symulację GPS. A więc tak, na początek kilka słów o tolerancji pomiaru, ponieważ każdy z nas chce, aby pomiary GPS były jak najbardziej dokładne, jak najbardziej powtarzalne. I ci, którzy wykorzystują oprogramowanie, dobrze wiedzą, że w zakładce sprzęt pod ósemeczką mamy tolerancję, gdzie możemy ustawić takie maksymalne, dopuszczalne tolerancje naszego pomiaru. Dotyczy to pomiarów współrzędnych XY, pomiarów wysokości. Możemy również ustawić maksymalny parametr PIDOP, tolerancję tyczenia. Tolerancję tyczenia w ekranie pomiaru, a w zasadzie tolerancję nawigowania w ekranie pomiaru, a także promień w tyczeniu Proximity. To jest nowa funkcja, nowa opcja tyczenia, o której opowiem nieco później. Ten promień tutaj mam ustawiony na pół metra. Wrócę do tego później. No i jeśli ktoś wykorzystuje odbiornik z możliwością pomiaru w wychyleniu tyczki, może też ustawić tutaj maksymalny kąt wychylenia odbiornika. I do tej pory, gdy byliśmy w pomiarze i chcieliśmy zapisać punkt, a któraś z tych tolerancji wcześniej ustawionych była przekroczona, program informował nas o tym i pytał, czy chcemy zapisać taki punkt, czy nie. W tym momencie w wersji szóstej mamy dodatkową opcję, a więc ten górny pasek, który tutaj widzimy, on zawiera szereg informacji, jak na przykład status odbiornika, liczbę widocznych satelitów, skalę mapy, a także dodatkowe przyciski, jak właśnie przycisk pozwalający na tyczenie punktów z ekranu pomiaru, przycisk zarządzający warstwami czy funkcjami snapowania. Cały ten pasek staje się czerwony w momencie, gdy tolerancje są przekroczone. Spróbujmy sobie to zasymulować. Widzę, że mam tutaj parametr PIDOP na poziomie 2,37, więc idźmy do zakładki sprzęt, tolerancje i ustawmy tolerancję PIDOP na 1,5. I gdy przejdziemy do pomiaru, zobaczymy, że teraz ten pasek stał się czerwony, a więc jest to dla nas informacja, że któraś z tolerancji jest przekroczona. I co istotne, ten pasek jest widoczny nie tylko w oknie zapisu punktu, ale także w oknie tyczenia punktu. I
Teraz program sprawdza nam tolerancję w czasie rzeczywistym, a więc cały czas, nie tylko w momencie, gdy chcemy zapisać punkt, ale dzieje się to automatycznie, tak jakby w tle naszego pomiaru. Jest to szczególnie przydatne według mnie w momencie tyczenia punktów, gdy tyczymy punkt w jakimś trudniejszym terenie. Często jesteśmy skupieni na nawigowaniu do punktu i nie zwracamy uwagi na tolerancje, które w pewnym momencie mogą zostać przekroczone. Możemy tego nie zauważyć, wtedy ten czerwony pasek nam o tym powie, więc według mnie jest to bardzo, bardzo przydatna opcja, przede wszystkim właśnie w momencie tyczenia punktu. Wróćmy sobie do tolerancji i ustawmy z powrotem ten parametr na 3,5. I oprócz paska tolerancji mamy w ostatnich wersjach programów Source-C i Source-PC dodatkową ikonę, która informuje nas o statusie połączenia z instrumentem. Może ona mieć trzy kolory: czerwony, żółty albo zielony. Jeśli ta ikona jest czerwona, to oznacza, że nie jesteśmy połączeni z instrumentem przez Bluetooth. Jeśli jest żółta, oznacza to, że jesteśmy połączeni z instrumentem, ale nie możemy wykonać pomiaru, albo inaczej, nie mamy odpowiedniej dokładności tego pomiaru, a więc w przypadku odbiornika GPS nie mamy trybu fix, tylko float albo DGPS. A w przypadku tachimetru robotycznego jest to dla nas informacja, że po prostu tachimetr nie jest zablokowany na lustrze, nie jest gotowy do pomiaru. Natomiast ostatni kolor zielony oznacza, że odbiornik GPS jest w trybie fixed, a tachimetr jest gotowy do pomiaru, bo jest zablokowany na lustrze. Więc to jest dodatkowa informacja, która jest widoczna w każdym oknie naszego programu, czy jesteśmy w pomiarze, czy w jakiejkolwiek innej zakładce. Jeśli wejdziemy na przykład do zakładki monitor niebo, ekran satelitów, cały czas mamy informację o tym, w jaki sposób jesteśmy połączeni z instrumentem. Ok, przejdźmy do kolejnej opcji, do pomiarów hybrydowych. Coraz więcej osób chce wykorzystywać odbiornik GPS i tachimetr robotyczny do jednoczesnej pracy, do takiej jednoosobowej pracy. I na to również pozwala Carlson Source-C i Source-PC. Jako że pomiar hybrydowy nie jestem w stanie pokazać poprzez symulację, dlatego pozwolą Państwo, że przejdę do prezentacji z powrotem i kilka słów o pomiarze hybrydowym właśnie z poziomu prezentacji PowerPoint. Co istotne, ten moduł hybrydowy, który jest dostępny w oprogramowaniu Carlsona, pozwala na łączenie instrumentów różnych marek, a więc nie wymagamy tutaj zakupu sprzętu od Carlsona. Jeśli Państwo mają odbiornik i tachimetr innej marki, które są obsługiwane przez Carlsona, możemy je połączyć i skonfigurować do pomiaru w trybie hybrydowym, a więc jest to bardzo istotne z punktu widzenia tutaj różnych użytkowników w Polsce. Natomiast sam pomiar hybrydowy, najczęstsze pytanie, jakie pada, w jaki sposób skonfigurować pomiar hybrydowy. Source-PC jest to niezwykle intuicyjne, dzięki temu, że mamy specjalnie przygotowany przewodnik, który po prostu mówi nam krok po kroku, co musimy zrobić, aby taki pomiar hybrydowy skonfigurować. Możemy skonfigurować nasze pomiary hybrydowe tak naprawdę wykorzystując dwie metody. Pierwsza metoda, gdy chcemy zlokalizować tachimetr robotyczny na współrzędne z odbiornika GPS. Oczywiście na początku musimy skonfigurować nasz odbiornik, tak jak zawsze normalnie to robimy. Następnie, wykorzystując przycisk takiego szybkiego przełączania się między trybami pomiarów, możemy przejść do pomiarów hybrydowych i pojawi nam się właśnie ten wspomniany wcześniej przewodnik. Na początku mamy informację, że tylko nasz odbiornik GPS jest skonfigurowany, więc musimy skonfigurować również tachimetr, tak aby po prostu mieć tutaj dwa zielone ptaszki na obu przyciskach. Wtedy możemy kliknąć przycisk Next i przejść do kolejnego kroku. W kolejnym kroku wpisujemy wysokość pryzmatu i wysokość anteny, a program automatycznie oblicza nam offset pomiędzy tymi wysokościami. Jest to fajna opcja, ponieważ później w trakcie pomiaru, jeśli zmienimy jedną z wysokości, druga będzie automatycznie
zmieniana przy użyciu właśnie tego obliczonego wcześniej offsetu. No i oczywiście, jeśli chcemy wykorzystywać dwa instrumenty jednocześnie, musimy sprawić, żeby mierzyły one w jednym układzie współrzędnych, były ze sobą zeskalowane, więc w tym przypadku wybieramy opcję wcięcia hybrydowego. I co istotne, nie potrzebujemy tutaj żadnych znanych współrzędnych, aby wykonać takie wcięcie, ponieważ możemy wykorzystać nasze pomiary GPS, a więc po prostu stajemy na kilku punktach, tak aby nasze wcięcie miało jak najlepsze wyniki i klikamy przycisk Lead Hybrid Position, aby dokonać pomiaru. Program mierzy dany punkt w tym samym momencie zarówno odbiornikiem GPS, jak i tachimetrem. Po pomiarze kilku punktów tachimetr osiąga po prostu współrzędne zlokalizowane do układu GPS-a i możemy przejść do już konkretnego pomiaru hybrydowego. Ostatnim krokiem jest tak zwany crosscheck. Jest to procedura, która pozwala nam ustawić maksymalne tolerancje pomiędzy wynikami z pomiaru GPS-em a wynikami z pomiaru tachimetrem. Możemy ustawić i skonfigurować program w taki sposób, aby każdy punkt w pomiarze hybrydowym był jednocześnie mierzony przez oba instrumenty, żeby mieć taką 200% pewność naszego pomiaru. Wtedy program używa tych tolerancji, zdefiniowanych przez nas tolerancji, do porównania współrzędnych pomierzonych z obu instrumentów. I jeśli różnica na współrzędnych jest większa niż te tolerancje, to po prostu otrzymujemy odpowiedni komunikat. Więc tak wygląda pierwsza metoda, gdy chcemy działać w trybie hybrydowym na współrzędnych GPS. Natomiast gdy chcemy zlokalizować odbiornik do układu lokalnego, do układu tachimetru, kilka pierwszych kroków jest bardzo podobnych, natomiast w tym przypadku nie wykorzystujemy wcięcia hybrydowego, a lokalizacji. Mamy dwie metody lokalizacji do wyboru, albo lokalizację manualną, albo autolokalizację. Ta pierwsza jest to lokalizacja manualna, czyli przez wprowadzenie par punktów w układzie lokalnym i układzie GPS, tak jak standardowo robimy lokalizację GPS-a. Natomiast autolokalizacja przenosi nas automatycznie do ekranu pomiarów i ustawia jako aktywny instrument tachimetr. Wygląda to w taki sposób, że musimy kilka punktów zmierzyć na początku tachimetrycznie, tak aby po prostu zlokalizować nasz GPS do układu lokalnego i dopiero po kilku zmierzonych punktach będziemy mogli przełączyć się w tryb pracy GPS-a i wykorzystywać odbiornik GPS w pomiarach hybrydowych. Oczywiście w każdym momencie możemy sprawdzić status tej autolokalizacji. Mamy w ekranie pomiaru dostępny przycisk konfiguracji, gdzie mamy informację, ile jeszcze punktów jest niezbędnych, aby taką autolokalizację GPS-a wykonać. I tak właśnie wygląda ekran pomiarowy w pomiarach hybrydowych. Proszę zauważyć, że w tym przypadku nasza ikona statusu instrumentu staje się równocześnie przyciskiem szybkiego przełączania pomiędzy trybami z odbiornika GPS na tachimetr. Ta ikona jest podzielona po prostu na dwie części i jak widzimy w tym przypadku naszym aktywnym instrumentem jest tachimetr, bo widzimy ten tutaj biały ikonkę ptaszka, która nas o tym informuje. I co istotne, podczas przełączania się pomiędzy trybami nasz program dostosowuje jednocześnie swoje menu, a więc tutaj mamy ustawienia GPS-a, tolerancje czy monitor satelitów, gdy jesteśmy przełączeni w tryb GPS-a, natomiast gdy korzystamy z pomiaru tachimetrycznego, mamy odpowiednie ustawienia dotyczące pomiaru tachimetrem. Oczywiście, tak jak wspomniałem, z poziomu okna pomiarowego mamy dostępny przycisk konfiguracji. Gdy przejdziemy do tej konfiguracji, mamy kilka opcji dedykowanych dla pomiarów hybrydowych. Przede wszystkim możemy zmienić oczywiście wysokość anteny i wysokość pryzmatu. Możemy sprawdzić status tej procedury crosscheck,
Natomiast jeśli wykorzystywaliśmy autolokalizację, to tutaj pod spodem będziemy mieli również informację o tym, jaki jest status tej naszej autolokalizacji. Natomiast w dolnej części ekranu mamy kilka funkcji dedykowanych dla pomiaru hybrydowego. Pierwsza z nich dotyczy komendy GPS Search. Jest to sposób wyszukiwania lustra przez tachimetr bazujący na współrzędnych z odbiornika GPS. I mając włączoną tą funkcję, możemy sprawić, aby tachimetr nie brał pod uwagę pomiarów wysokościowych z odbiornika. Kiedy się to przydaje, jeśli wykonujemy pomiary hybrydowe w relatywnie płaskim terenie, ale trudnym dla odbiornika, jeśli mamy pomiary wysokościowe o gorszej dokładności, możemy po prostu nie brać ich pod uwagę podczas wyszukiwania lustra przez tachimetr. Kolejna opcja jest to właśnie kroszczek podczas zapisu każdego punktu, a więc program przy każdym pomiarze porównuje współrzędne pomierzone tachimetrem i odbiornikiem GNSS i bazując na wcześniej ustalonych tolerancjach porównuje obie pozycje, sprawdzając, czy są one odpowiednio dokładne. Kolejna opcja, backup tracking. Backup tracking to fajna funkcja, ponieważ program automatycznie pokazuje pozycję nieaktywnego instrumentu, podczas gdy pozycja z aktywnego instrumentu jest niedostępna. I tutaj mamy przykład wykorzystania opcji backup tracking. Jak widzimy, jako aktywny instrument mamy ustawiony tachimetr, ale z jakichś powodów, załóżmy, że straciliśmy połączenie z lustrem i wtedy program pokazuje nam współrzędne z GPS-a na czerwono. A więc mamy odpowiednie współrzędne razem z parametrami dokładnościowymi pomiaru GPS. Mamy również na czerwono pokazaną naszą pozycję, pozycję GPS-a. I jeśli mamy dodatkowo włączoną funkcję backup storing, możemy wykorzystywać pozycję z teoretycznie nieaktywnego instrumentu do zapisu punktu, a więc możemy po prostu kontynuować nasz pomiar. Dwie ostatnie funkcje, Follow Me i Smart Lock, są to funkcje, dzięki którym możemy zaoszczędzić nieco baterii w tachimetrze. Funkcja Follow Me sprawia, że tachimetr automatycznie śledzi ruchy odbiornika i obraca się na pozycję odbiornika co kilka sekund. No oczywiście dzięki temu tachimetr jest zawsze gotowy do pomiaru. Ta funkcja czasami jest nazywana również GPS tracking, ponieważ ona wykorzystuje pozycję GPS-a do obrotu, tachimetr wykorzystuje pozycję GPS-a, natomiast nie zablokowuje się na lustrze, nie śledzi lustra optycznie. Funkcja Smart Lock natomiast, gdy jest włączona, to program monitoruje ruch odbiornika GPS i jeśli odbiornik GPS zwalnia, a więc na przykład jeśli my zwalniamy, aby wykonać jakiś dokładny pomiar albo po prostu jesteśmy w końcowej fazie tyczenia, to wtedy tachimetr robotyczny automatycznie obraca się i zablokowuje na lustrze, a więc możemy chociażby kontynuować tyczenie punktu z wykorzystaniem wskazań tachimetru, a więc o wiele bardziej dokładne niż gdy wykorzystujemy pomiary GPS. No i ostatnia funkcja IMU, jeśli wykorzystujemy odbiornik z opcją pomiaru w wychyleniu tyczki, możemy także wykorzystać takie wskazania podczas pomiaru hybrydowego, nie tylko gdy jest również w trybie pomiarów tachimetrycznych, a więc będąc w pomiarach tachimetrycznych możemy sobie nadal wyświetlać elektroniczną libelę na ekranie albo po prostu przeliczać odczyt lustra, które jest po prostu wychylone od pion. A więc jak widać, sam tryb hybrydowy dostępny w oprogramowaniu Carlson jest nie dość, że prosty w konfiguracji, bo ma dedykowany przewodnik, to ma jeszcze kilka takich fajnych funkcji, które sprawiają, że ten pomiar hybrydowy staje się łatwy, staje się szybszy i nasze pomiary są bardziej efektywne. Zachęcam wszystkich do sprawdzenia i przetestowania pomiaru hybrydowego na swoich instrumentach. Na naszej stronie internetowej można pobrać darmową wersję demonstracyjną obu programów. Mają one pełną funkcjonalność, są jedynie ograniczone
ilością punktów do zapisania w jednym zadaniu, ale tych zadań możemy tworzyć sobie wiele, więc tak naprawdę nie mamy żadnych ograniczeń, aby przetestować pomiar hybrydowy. OK, przejdźmy z powrotem do programu SurfPC i chciałbym teraz Wam pokazać opcję podkładów z map Google czy WMS-a. Jest ona dostępna w widoku mapy, a więc w takim naszym małym środowisku kadowskim w programach Carsona. W zakładce narzędzia, oprócz tego, że mamy podkład rastrowy, który był już dostępny we wcześniejszych wersjach, gdzie możemy podczytać na przykład jakieś ortofotomapę czy po prostu zdjęcie z georeferencją, mamy również teraz opcję WMS, WMTS, Google, a więc nasze podkłady. Jako dostawcę możemy wybrać odpowiednią warstwę, czy chcemy korzystać z map Google, czy podczytać jakiegoś WMS-a. Załóżmy, że chcemy wykorzystać mapy Google. Warstwa, mapa satelitarna, mapa drogowa, czy hybryda, czy mapa terenowa. Załóżmy, że wybierzemy tą standardową mapę drogową. No i wymiary kafelka. Ja zalecam zawsze wykorzystanie tych najmniejszych kafelków, natomiast jeśli jesteśmy pewni jakości naszego połączenia internetowego, to oczywiście możemy wybrać większy rozmiar. I ważna informacja, aby wykorzystywać tą funkcję, potrzebujemy połączenie internetowe w kontrolerze, tak? Ponieważ program automatycznie pobiera nam podkład w czasie rzeczywistym podczas poruszania się w terenie. I ostatnia opcja, format obrazu PNG albo JPEG, tak naprawdę w tym przypadku nie ma to znaczenia, więc kliknijmy zielony i jak widzimy, nasz podkład Google ładuje się automatycznie, podczas gdy przesuwamy mapę, podczas gdy oddalamy, przybliżamy naszą mapę, więc jest to bardzo, bardzo przydatne i daje dodatkowe informacje podczas pomiaru. Ten podkład jest widoczny nie tylko w widoku mapy, ale również gdy wejdziemy do zapisu punktów, widzimy naszą pozycję odbiornika na podkładzie mapowym. Jeśli pomierzymy sobie jakieś punkty, one również są widoczne na podkładzie. OK, spróbujmy jeszcze podczytać WMS-a, a więc przejdźmy z powrotem do widoku mapy, narzędzia WMS. Tym razem wybierzmy odpowiedniego dostawcę. W tym momencie nie mamy już aktywnej listy z warstwami, za to mamy przycisk konfiguracji. Tutaj musimy wczytać adres URL naszego WMS-a. Ja będę korzystał z Ortofoto, z geoportalu. Zaznaczmy zielonym, jeszcze raz zielonym. I widzimy, że nasz WMS automatycznie się podczytuje. Trwa to nieco dłużej niż mapy Google, ale jak widać też daje nam fajną informację podczas naszych pomiarów terenowych i możemy wykorzystywać to, co umożliwia nam w tym momencie geoportal. OK, przejdźmy z powrotem do widoku mapy, narzędzia i wyłączymy sobie ten podkład, klikając jako dostawcę brak i w tym momencie nasz podkład staje się po prostu biały. Kolejna opcja, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to komunikaty dźwiękowe. Coraz więcej odbiorników GPS ma komunikaty dźwiękowe, które informują użytkowników o statusie odbiornika i SurfPC, SurfCE również wprowadziło takie komunikaty dźwiękowe. Aby je włączyć, należy przejść do kasku i ustawień zaawansowanych. Tutaj mamy dźwięki i możemy włączyć dźwięki w SurfPC. Jeśli wyłączymy nasze dźwięki w komputerze, czy tam w tablecie, czy w kontrolerze polowym, pojawi się dodatkowy komunikat, który po prostu powie nam, że dźwięki systemowe są wyłączone. Jeśli włączymy sobie dźwięki, mamy tutaj kilka opcji do wyboru. Możemy poprosić program, aby wskazywał nam status instrumentu,
status odbiornika GPS. Możemy także włączyć dźwięki podczas tyczenia, a więc wskazania tyczenia. Program mówi nam, o jakie wartości musimy się przesunąć. Możemy do tych komunikatów dodać informacje o jednostkach, o kącie, jeśli wykorzystujemy metodę na kąt i odległość, czy tam azymut. Informacje o tym, czy jesteśmy poniżej, czy powyżej tyczonego punktu. Możemy również wskazać programowi, aby mówił nam, czy spełniliśmy nasze tolerancje tyczenia, czy nie. No i oczywiście częstotliwość takich wskazań, takich komunikatów głosowych także możemy sobie ustawić. Spróbujmy zostawić włączone dźwięki jedynie w celu informacji o zmianie statusu instrumentu. Gdy przejdziemy do zakładki pomiar, zapisz punkty, powinniśmy usłyszeć, jak program mówi nam o tym, że jesteśmy w trybie fixed. Fixed. OK, i właśnie w taki sposób to działa. Jeśli stracimy tego fixa, to również będziemy mieli odpowiedni komunikat dźwiękowy, który będzie nas o tym informował. Jako że już jesteśmy w pomiarze, to przy okazji powiem o kolejnej funkcji, która pojawiła się w wersji 6, a mianowicie jest to nowa metoda pomiaru offsetowego. Gdy przejdziemy sobie do pomiaru offsetowego, widzimy, że oprócz wcięcia liniowego, przedłużenia prostej, mamy również metodę pomiaru w wychyleniu tyczki. Czasami tutaj w symulacji GPS będzie ciężko ją pokazać. Pozwólcie Państwo, że przełączę się na chwilkę w tryb tachimetru manualnego i z powrotem do symulacji GPS. I teraz przejdźmy do, okej, do pomiarów w wychyleniu tyczki. Wygląda to tak, że po prostu musimy pomierzyć trzy razy ten sam punkt przy różnym wychyleniu tyczki, w różnych kierunkach, czy z różnym kątem wychylenia. Jest to opcja dedykowana dla tych, którzy wykorzystują odbiorniki z elektroniczną libelą. Niepotrzebny jest tutaj skalibrowany kompas, wystarczy elektroniczna libela. Mamy cały czas informacje o wychyleniu, mamy informacje o statusie instrumentu, o naszych dokładnościach. I w momencie, gdy wykonamy trzy pomiary, załóżmy, że chcemy teraz sobie zapisać punkt numer 3, mierzymy 3 razy i pojawiają nam się wynik, a więc ten uśredniony punkt razem ze średnim błędem naszych obliczeń. Jeśli chcemy zapisać ten punkt, powiedzmy zapisem wychylenie, klikamy przycisk zapisz. I teraz w zakładce plik, punkty, mamy tutaj informację o tym naszym pomierzonym, wyliczonym punkcie z opisem wychylenie. Mamy tutaj trzy pomierzone punkty w ramach danego zadania. Proszę pamiętać, że w naszych programach mogą Państwo również podczytywać dodatkowy plik kontrolny ze współrzędnymi i wtedy tutaj pod przyciskiem kontrolny mamy dodatkową bibliotekę punktów, oddzielną bibliotekę punktów. To jest przydatne, jeśli pracujemy powiedzmy w jednym obszarze i mamy plik z osnową. Możemy do każdego zadania podczytywać taki plik kontrolny i tyczyć nasze punkty osnowy tak jakby z oddzielnej biblioteki punktów. Okej. Kolejna opcja to opcja Proximity Stakeout, czyli tyczenie Proximity. Jest to nowa opcja tyczenia. Przejdźmy do tyczenia punktów. Załóżmy, że chcemy wytyczyć punkt numer 2. OK. Jak widzimy tutaj standardowy ekran tyczenia, a więc tyczony punkt, naszą aktualną pozycję oraz wskazania programu, że musimy przesunąć się niecałe 16 metrów na północ i około 65 metrów na wschód. Jest to taki standardowy ekran tyczenia, natomiast jeśli wejdziemy w przycisk konfiguracji i włączymy sobie tyczenie Proximity, to pojawi nam się dodatkowa duża strzałka,
wraz z odległością. Jest to odległość między naszą pozycją a tyczonym punktem, a ta strzałeczka wskazuje nam kierunek, w którym powinniśmy się poruszać. Działa to w taki sposób, że program zakłada, że stoimy przodem do tyczonego punktu. Jeśli w kontrolerze mamy wbudowany kompas, możemy wykorzystać ten kompas, aby te nasze wskazania tej strzałki, tej dużej strzałki w programie były jeszcze bardziej dokładne. I proszę zauważyć, że jeśli w tym momencie zbliżam się do tyczonego punktu, to zmienia nam się tutaj odległość w lewym górnym rogu. Jeśli nagle zmienię swoją pozycję, to program również nas poinformuje, że idziemy w złym kierunku i powinniśmy iść tak naprawdę do tyłu, czy tam skręcić jeszcze bardziej w prawo, jeszcze troszeczkę, aby iść maksymalnie po linii prostej do tyczonego punktu, a więc jest to fajna opcja, jeśli tyczymy punkty, które są daleko od nas. I teraz spróbujmy sobie wytyczyć ten punkt i gdy zbliżymy się do tego punktu na pół metra, proszę sobie przypomnieć, że w tolerancjach naszego pomiaru mieliśmy ustawiony promień w tyczeniu proximity na pół metra. To oznacza, że jeśli zbliżymy się do naszego punktu właśnie na tą wartość, to program pokaże nam kilka dodatkowych informacji. Oczywiście widać, że program automatycznie dostosowuje skalę podczas tyczenia w taki sposób, aby po prostu użytkownik widział, gdzie się znajduje i gdzie jest tyczony punkt. Ok, w tym momencie przekroczyliśmy ten promień wynoszący pół metra i pokazały się dodatkowe informacje, że musimy przejść 43, niecałe 44 cm do przodu i 11 cm w lewo, więc są to już bardziej dokładne informacje przód, tył, prawo, lewo, które nawigują nas do punktu. Jeśli podejdziemy jeszcze bliżej i na przykład jesteśmy w pomiarach hybrydowych i korzystamy z tachimetru, wtedy mogą się tutaj pojawić dodatkowe już nie strzałki, a takie diamenciki, które będą nam wskazywać dokładność milimetrową, a nie centymetrową. Więc tak wygląda to tyczenie proximity, a więc pierwszy etap to jest etap taki nawigowania do punktu na tą dużą strzałkę i odległość do punktu, natomiast gdy już się zbliżymy do punktu na określoną wartość, to pokażą nam się szczegółowe informacje, w jaki sposób poruszać się przód, tył, prawo, lewo, aby ten punkt wytyczyć. Co istotne, tyczenie proximity działa wspólnie z tym standardowym tyczeniem, a więc oprócz tych wskazań tutaj na ekranie mamy również wskazania takie tradycyjne, do których na pewno każdy z nas jest przyzwyczajony. Ja w tym momencie mam ustawione tyczenie na strony świata. Oczywiście w zakładce konfiguracji możemy to zmienić, możemy wykorzystywać kierunek odległość, azymut odległość. Kilka różnych metod tego tyczenia w naszych programach jest dostępnych. A więc to była funkcja tyczenia proximity, o której chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. Przejdźmy do kolejnej opcji, a więc opcji Carstone Cloud. Będąc w terenie i na przykład kończąc pomiary, czasami chcemy szybko wysłać jakieś pomiary do biura albo do innego zespołu z naszej firmy, który również jest aktualnie w terenie. I w tym celu Carstone przygotował dla swoich użytkowników funkcję Carstone Cloud. Aby ją włączyć, należy kliknąć tutaj w kask w lewym górnym rogu i mamy opcję Carstone Cloud. Klikając w nią przechodzimy do panelu. Ja już jestem zalogowany. Tutaj mamy informacje o tym, o naszym loginie i o firmie, w której jesteśmy zalogowani. Na koniec wyjaśnię, o co dokładnie chodzi, w jaki sposób założyć sobie to konto. Natomiast sam panel funkcji Carstone Cloud wygląda tak, jak widać, trzy główne przyciski, panel wymiany wiadomości i ewentualnie załączania plików. A więc tutaj mamy wszystkich użytkowników w naszej firmie, którzy mają założone konto
w celu korzystania z funkcji Custom Cloud i załóżmy, że chcę wysłać jakąś wiadomość do Jesusa, na przykład, że będę mu wysyłał plik CLD. Chcę mu wysłać plik CLD, a więc klikam w przycisk załącznika, załączam plik, który chcę wysłać, powiedzmy Osnowa CLD, klikam zielonym i tutaj program pyta nas, czy wysłać plik już od razu, czy chcemy jeszcze edytować naszą wiadomość. Ja w tym momencie nie będę wysyłał tego pliku, ale w momencie, gdy wyślemy ten plik, Jesus automatycznie zobaczy na ekranie swojego programu, jeśli ma ten program uruchomiony, że ja wysyłam mu ten plik, on może ten plik pobrać albo pobrać na swój kontroler, albo po prostu odrzucić. Więc ta funkcja pozwala na nie tylko komunikację pomiędzy zespołami albo pomiędzy biurem a terenem, ale również przesyłanie plików. Jeśli pracujemy w większej firmie, mamy kilka zespołów terenowych, tych kilka zespołów terenowych może pracować na jednym pliku, w jednym projekcie. Do tego służy przycisk udostępnij. W tym momencie ja chciałbym na przykład dzielić zadanie, aktualne zadanie, webinar Maj 2020, załóżmy z Johnem i chciałbym akceptować jego pomiary, dzięki czemu będę widział już tutaj w swoim kontrolerze również jego pomiar i nie będziemy tych pomiarów duplikować. A więc to jest fajna funkcja w momencie, gdy firma jest większa i mamy kilka zespołów terenowych, które wykonują pomiar w ramach jednego projektu mniej więcej w tym samym obszarze. OK, to jest jedna funkcja. Druga funkcja odbiorcy pokazuje nam pozycję innych zespołów terenowych na naszym ekranie. Możemy pokazać swoją pozycję innym, możemy też wyświetlić pozycję naszych kolegów w promieniu załóżmy 10 kilometrów. I co istotne, pozycja naszych kolegów pojawi się na ekranie pomiaru jako punkt, a więc możemy nawigować do nich, możemy sprawdzić odległość pomiędzy nami, więc jest to taka fajna opcja, żeby sprawdzić, gdzie są inni nasi koledzy z biura. Okej. Opcja wyloguj. Pozwolą Państwo, że w tym momencie się wyloguję. Przejdę jeszcze raz do funkcji Carson Cloud. Tak wygląda panel logowania. Aby założyć nowe konto, klikamy oczywiście nowy użytkownik, musimy wprowadzić login, musimy wprowadzić dwukrotnie hasło, telefon i adres mailowy. Adres mailowy przydaje się w momencie, gdy na przykład zapomnimy hasła, ponieważ wtedy możemy skorzystać z przypomnienia, a Carson wyśle Państwu zapomniane hasło. Jeśli tworzymy pierwsze konto w ramach firmy, należy stworzyć unikatowy klucz firmy, natomiast jeśli tworzymy drugie, trzecie i każde kolejne konto, należy wykorzystać ten sam klucz, tak aby po prostu na tej liście naszych użytkowników mieć wszystkich, którzy pracują w naszej firmie. Więc jest to niezwykle istotne, aby po prostu w ramach jednej firmy wykorzystywać ten sam unikatowy klucz firmy. Jeśli tworząc klucz firmy zduplikujemy jakiś już istniejący, oczywiście program nam o tym powie. No i tutaj opcje, jeśli zapomnimy hasła czy nazwy użytkownika, wystarczy podać adres e-mail, na który wyślemy odpowiednie informacje. Możemy usunąć użytkownika z naszej firmy, jeśli jest taka potrzeba, więc jest szereg dodatkowych funkcji. Więc tak wygląda Carson Cloud, funkcja, która często przydaje się już po zakończonym pomiarze w terenie albo przed, jeśli okaże się, że na przykład zapomnieliśmy pliku tekstowego z biura ze współrzędnymi do wytyczenia, możemy poprosić kogoś, kto siedzi w biurze, żeby szybko nam taki plik przesłał właśnie za pomocą tej funkcji.
Natomiast przed wykonaniem pomiaru możemy również skorzystać z opcji planowania pomiaru. To też jest fajna funkcja, jeśli jedziemy gdzieś na przykład daleko na pomiar i chcemy zobaczyć, jak będzie przedstawiać się sytuacja z widocznością satelitów w dniu jutrzejszym o konkretnej godzinie. W tym celu wchodzimy w zakładkę sprzęt, monitor niebo i będąc w tym ekranie klikamy na przycisk kasku. Jak widać, mamy tutaj opcję planowania pomiaru. Klikając w nią, gdy wykorzystujemy tę opcję po raz pierwszy, musimy pobrać plik Almanach z internetu, a więc nasz kontroler potrzebuje połączenia internetowego. Ja pozwolę sobie tutaj załadować istniejący plik, który zawiera informacje o 107 satelitach. I nasze planowanie pomiaru składa się z czterech różnych zakładek. Zacznę od trzeciej zakładki, zakładki ustawień. W niej możemy wprowadzić miejsce naszego pomiaru poprzez wprowadzenie długości i szerokości geograficznej. Możemy wprowadzić maskę elewacji, wysokość tyczki, datę naszego pomiaru. Załóżmy, że chciałbym wykonać pomiar jutro i chciałbym widzieć, jak będzie przedstawiać się widoczność satelitów od godziny 8 przez kolejnych 6 godzin z interwałem 15-minutowym. Mam odbiornik, który będzie wykorzystywał wszystkie dostępne konstelacje satelitarne, więc zaznaczam zarówno GPS GLONASS BeiDou, jak i Galileo i przechodzę do pierwszej zakładki, aby zobaczyć, jak wygląda widoczność satelitów. No widać, że najwięcej satelitów mamy około godziny 8 rano, ponad 32 satelity, natomiast najmniej, bo około poniżej 24 jest między godziną 11.30 a 12. Tutaj lewa oś pionowa z lewej strony zawiera liczbę widocznych satelitów, natomiast ta prawa zawiera wartości związane z parametrami PIDOP. PIDOP jest wskazany tutaj na brązowo. Oczywiście, jeśli zmienimy na przykład na same konstelacje GPS GLONASS, to widzimy, że najlepiej pojawić się w terenie chwilę po godzinie 8. Mamy powyżej 16 satelitów. Między godziną 11.30 a 12 mamy nieco ponad 12 satelitów, a nawet chyba równo 12 i PIDOP prawie 2,5. Możemy również sprawdzić, jak przedstawia się widok satelitów na naszym horyzoncie. Na siwo zaznaczona jest maska elewacji. Zaczynamy od godziny 8 zgodnie z ustawieniami i klikając przechodzimy co 15 minut i widzimy, jak zmienia się widoczność naszych satelitów. Jest jeszcze dodatkowa opcja, opcja przeszkody. Jeśli wiemy, że na przykład z którejś strony będziemy mieli jakiś budynek, las, możemy to również sobie zaznaczyć na naszym tutaj horyzoncie, na naszej grafice poprzez wprowadzenie odpowiednich wartości, a więc azymutu i wysokości, albo po prostu klikając na grafikę, załóżmy, że ta część, tutaj mamy jakiś budynek, który zasłoni nam horyzont z tej strony. Wtedy w widoku satelitów ona również się pojawia, widzimy, które satelity są zasłonięte, możemy sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądać na przestrzeni czasu. I oczywiście, gdy przechodzimy do podglądu satelitów, no widzimy, że w tym momencie widoczność satelitów zmieniła się dosyć drastycznie, ponieważ najwięcej satelitów najlepiej pojawić się między godziną 12.30 a 13, a najgorzej chwilę około godziny 12, bo PIDOP może wskazywać nawet ponad 6,5. Mamy nieco ponad 6 satelitów, więc jest to całkiem przydatna opcja, jeśli chcemy zaoszczędzić po prostu swój czas i wybrać najlepszy moment do naszego pomiaru. Ok, tak naprawdę to wszystkie funkcje, o których chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. Oczywiście, jeśli chcą Państwo przeczytać więcej na temat programu SURF-C lub SURF-PC, zapraszam na stronę internetową. Strona internetowa jest dostępna w języku polskim, carlsonsw.pl. W zakładce oprogramowanie mamy
zakładki poświęcone właśnie programom polowym, jak również dodatkowym programom biurowym, czy do obróbki chmur, punktów fotogrametrii i tak dalej, i tak dalej. Mamy również sprzęt pomiarowy, odbiorniki GPS, kontrolery, czy systemy skanowania laserowego. Tutaj jest kontakt bezpośrednio do mnie, więc jeśli mają Państwo jakieś pytania, mogą Państwo je zadać oczywiście teraz, korzystając z panelu z prawej strony. Mamy zakładkę questions, gdzie mogą teraz zadać Państwo jakieś pytania. Ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie za chwilkę. Oczywiście, jeśli chcą Państwo przetestować któryś z programów, mogą Państwo albo skontaktować się ze mną, albo kliknąć w opcję pobierz demo. Ta opcja przenosi nas do oficjalnej strony Carlsona, gdzie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza otrzymujemy link do pobrania odpowiedniej wersji demo wraz z 30-dniowym numerem seryjnym w przypadku programów biurowych. W przypadku programów SurfC i SurfPC jest to nie jest to konieczne. Tutaj wybieramy po prostu, który program chcemy przetestować. Wprowadzamy swoje dane kontaktowe, najważniejsze jest adres e-mail, na który otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z linkiem do pobrania programu. Oczywiście jest jeszcze strona surfc.com dedykowana tym programom SurfC i SurfPC. Możemy na niej sprawdzić, która wersja jest najnowsza. Możemy sprawdzić listę wspieranych urządzeń. Klikając w przycisk Supported Hardware możemy sprawdzić na przykład, które kontrolery polowe są wspierane przez jaką wersję, wpisując na przykład najnowszy tablet z oferty Carlsona Carlson RT4 widzimy, że on jest obsługiwany dopiero od wersji 6, ponieważ on pojawił się w ofercie w tym roku. Możemy też sprawdzić, jakie odbiorniki są wspierane przez poszczególne wersje programu, na przykład BRX 6+, jest wspierany od wersji 5, BRX 7, czyli odbiornik, który niebawem pojawi się w ofercie, jest wprowadzony już na listę w wersji 6, więc oprócz tego, że mogą Państwo kontaktować się ze mną, jest jeszcze szereg informacji, które można uzyskać na dedykowanej stronie. OK, pozwolę jeszcze pokazać ostatni slajd. Tutaj są dodatkowe dane kontaktowe, nie tylko adres mailowy, nie tylko telefon. Mogą mnie Państwo również złapać na Skype'ie, na WhatsAppie. Zachęcam również do śledzenia oficjalnego profilu na Facebooku, na którym staram się dosyć regularnie umieszczać różne ciekawe, przydatne informacje właśnie dotyczące programów SurfC i SurfPC, a także jakieś nowości z oferty, informacje o innych webinarach. OK, pozwolą Państwo, że sprawdzę, czy mamy jakieś pytania. Pojawiło się jedno pytanie odnośnie programu na Androida. Czy trzymamy się z dala od androidowego szaleństwa, panie Adamie? Na chwilę obecną tak, aczkolwiek już niedługo ten program na Androida pojawi się w ofercie Carlsona. Jest on w fazie testów, ja już mam ten program zainstalowany na swoim smartfonie, tak jak inni pracownicy Carlsona, i tutaj testujemy programy. Ten program, aby po prostu wypuścić go do oferty, gdy już będziemy pewni, że jest w 100% sprawny i wydajny. Jeszcze jedna sugestia od pana Adama, kilka słów o sterowaniu maszyny i plikach LandXML. Już dzisiaj nie starczy nam na to czasu, ale postaram się przygotować kolejny webinar albo po prostu skontaktować się z panem osobiście i tutaj wytłumaczyć wszystkie aspekty z tym związane. Zapraszam jeszcze do śledzenia profilu na Facebooku. Tam niedługo pojawi się informacja o serii
webinarów będą prowadzone na początku czerwca. Seria 10 webinarów właśnie o programowaniu Surf C, Surf PC. 10 webinarów bardzo szczegółowych, opisujących wszystkie dostępne funkcje, wszystkie dostępne zakładki w programach. To będą webinary anglojęzyczne. Pojawi się informacja o tych webinarach niebawem na moim profilu facebookowym. Ok, nie mamy więcej pytań. Jeśli pojawią się takie pytania, to proszę o kontakt bezpośredni ze mną. A na dzisiaj dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, za poświęcony czas i życzę spokojnego popołudnia.